bo dzisiaj z do was przechodzimy z Bagatelką! Cześć kochani! Przechodzimy dzisiaj do was z Back to School! Tak jak to powiedziały moje dziewczęta. No to zaczynajmy! To są właśnie nasze nowe plecaki. Tak. Dziewczyny będą wam mówić, co kupiły, a ja tu będę siedziała na tyłach i będę czasem im pomagała, okej? No to otwierajcie, co macie w tych plecakach, dziewczyny? Mamy bidony, te same, bo mamy te same bidony, ja też mam. Mamy te same mówiłyśmy, prawda, że ja? No tak. Następne, pokaż mi, że co masz, poczekaj Dorotka. Mam młodziowy chlebak, ja też, mam mój nowy chlebaczek. Z Frozen. No to pokaż tak, tak pokaż. Tak? Tak, mają chlebaczki. Tak, chyba coś jeszcze masz, nie? Mamy też takie same bigdoniki. To z czym jest, Zuzia? To jest z Hachimarsami. A to Dorotka? Z emotkami. Lubicie emotki? Tak! A Hachimas? Tak. A te bidony to co tu robią? Nie macie za dużo ich? Nie. Te bidony kupiłyście sobie gdzie? W Polsce. W Polsce. A Dorotka, gdzie masz swój bidon? Z Polski? Tam. Za Chiną. Tam jest. To sięgaj szybko. Poczekajcie. No to nic. Tak. I Dorotka ma dwie szkolniki. Zuzia wybrała sobie taki oto właśnie kolorowy plecaczek, znaczy kolorowy, taki niekolorowy, tak? Taki w kropki, ponieważ stwierdziła, że... Taki mi jest fajny. Tak. I nie chcesz różowego? Nie. Nie, chyba moje dziecko wyrasta z różowych rzeczy, aczkolwiek tego dzisiaj nie widać. Ale ja lubię nadal. Dobra, i co? I to koniec? Nie! No jak, macie coś jeszcze w plecakach? Nie! No to zobacz. Jest coś w plecakach? Nie. A ty co będziesz nosić? Mój bidon. Bidon, tak. No nasze to bidony są dwa. Tak, jeden do szkoły będziesz nosić. Dlaczego? I co, masz tam coś? Nie. No to chyba po Back to School. Jak więcej rzeczy nie macie? O, mamy jednak. Oczywiście, że mają dziewczyny całą torbę. Całuszkę. Tylko poczekajcie. Czekajcie chwilę. Zaraz wracamy, posprzątamy te bidony jakoś, tak? Damy na bocze. 12 seconds later. Okej, dziewczyny mają torbę i każda wyciąga po jednym. I najpierw jedna wyciąga i mówi, co to jest. A potem wyciąga... Druga. Tak. No, to ja mam pomysł. Czekajcie, kto będzie pierwszy otwierał. Kamień, papier, raz, dwa, trzy. Zuja wygrała. Okej. Bo chciałam tego Zuzia, bo jest najstarsza ode mnie. To Zuzia wyciąga jedno. Co to jest, Zuzia? To jest taka oszczółka i gumka, ale wiecie, że to jest fajne, wiecie czemu? Bo tutaj na górze można tam włożyć rabę. Tak. Tą gumeczkę. Na dole będzie wtedy gumka, u góry gumka i na dole można otworzyć oszczółkę, tak? Takie właśnie. Dobrze, a teraz ja losuję tam. Właśnie widać przez tą torbę, no. Co to jest? To jest to, co było w szpitalu. A co było w szpitalu? W szpitalu były takie mazaki, jak tutaj. Mhm. Skupiłyśmy je, bo było fajnie. Tak. Otworzyć? Tak. Tak, otwieraj. Teraz jest na niej jedna.
To jest czerwony, jak są dwie, lubisz czerwony. Tak? I tu macie taką właśnie, klej macie czasem taki. To jak to zrobicie, to będzie można popisać. Nie wiem, czy teraz wyjdzie. Czekajcie, o, widzicie? Pokaż. Dziwacznie. A co jest? To jest czerwony, niebieski, zielony nosić, tak? I żółty, tak? Dobra. I teraz Zuzia. Zuzia. Dobra, taki notesik. Zeszedł, tak? Zeszedł. Do ćwiczeń sobie różnych wzięłaś? W domku, tak? W domku. Bo do szkoły potrzebujecie zeszyty, czy nie? Nie. Bo miała się tam zeszyty. Ale ja mam dwa zeszyty nawet. Dobrze, to potem pokażesz, tak? A czemu nie macie zeszytów do szkoły? Bo trzeba tylko albo i w Irlandii, a i w Polsce. A w Anglii nie. Nie, w Anglii nie trzeba. Dobra, teraz do roku. Sam zeszyt. No nie chciała innego. Musiała mieć taki sam jak Zuzia. No. Ja mam dwa. Mhm. Jeden z pusinem i jeden z emotką. Dobrze. Układam. Okej, dajemy tutaj. Co ci mam? Teraz. Co ja losuję jak mała świnka. Takie ciężkie barbeczki. Barbeczki, tak? Ciężkie. A wiesz co? Znalazłam niebieski i różowy. W kuchni było za zasłoną. Tak. Także farbki oczywiście były tylko w zestawie. Taki zestaw kosztował ile? 3 funty. Gdzieś tam 3 funty. Tak, zazwyczaj są farbki po funcie. A ta była zestawa 4. Nie było można dostać ich osobno. Nie? Były tylko takie zestawy. No. Nie mamy różowego, białego, jakiegoś tam jeszcze, nie? Ale mamy znalazła. No tak. Chyba że trzeba jeszcze kupić kiedyś. Dobra, teraz do lata. Dziękuję. Zaraz weźcie tej torby. Gwolek niej. Co to jest? To są ołówki takie. Ołówki, tak? Co wybrał? Ja. Ma. Zuzia wybrała, tak. Takie ołóweczki. Jest nawet złożone. I tutaj mają taką gąbeczkę do trzymania właśnie i pisania. Teraz Zuzia. Tak. My się dzielimy tą karteczki. Karteczki i kartonki. To się lepią, tak? Tak. Jedne są dla? Dla babci. Dla Zuzi i dla Dorotki, a drugie są dla... Dla... Drugie są dla babci, bo obiecałyśmy jej, więc babcia łap. Poniedziałek. To teraz Dorotka. Dobra. Co tu wybrać? Jedną z kotelitą. Tylko nie z kotelitą. No co, mnie wsadziła głowę. No dalej, Dorotka. Mama. Tak. Mama, poje na połykę. Tato. Masz? Zeszyt z pusinem, ołówki dwa z pusinem, dukopis z pusinem i takie niejasne pusiny z pisakiem. I co dalej? I gumka. Gumka z pusinem i ostrzulka, tak? Oczywiście zobaczyła i musiała to mieć. I jedne rzeczy wypuścimy. Dobrze, teraz Zuzia. Lubię te. Następna. Jemy do tej formy. Czekajcie. Co wynurkowałaś? To są takie markery. Tak, markery takie do kolorowania może być. Dodają się bardzo dobrze, tak? I tutaj mają 24 kolory i są też kolory neonowe. I ten zestaw kosztował, ile on kosztował, Zuzia? Go kupiliśmy w Wiennie, nie? W Wiennie.
Bien. 8,99. 8,99. Tak. A na Aździe były po 13, bodaj 14 funtów, a w Sansberrym kosztowały 15. Przebitka nie zła. A to jest moja kolej. Tak. Nurkuję, nurkuję, la la la. No dalej, dalej, dziewczyny. Dobra, a ja jeszcze mam to. A dan, dan, dan! Co to jest? To są takie naklejki jakieś. Karteczki. Karteczki. Też stojące, tak jak te. Tylko, że mają jakieś kształty. Kształty. Kształty, szlerbuszka. Szlerbuszka. I kwiatka. Jabłuszko. Jabłuszko. Często. I jabłkowe. Dobra, a za to szybciej nurkujcie, okej? Okay? Nie musicie do mnie nurkować. O, mama. Co to masz? No. Kubka. No co to jest? To jest tarteczka. Mam mieć raba. Tak. Kumeczka. Tutaj są te ołóweczki i pestaczek i mleko. No ale to jest gumka, to jest ostrzyłka, tak? Aha. Takie właśnie różne. O, i jeszcze tutaj też mam coś tam. Bożesz taką przywieszkę, nie? Fajną. Aha, te rybeczki. Teraz wrota. Normalnie wyciągnę już teraz, tak? Już nie nurkuj, bo ci się włosy pokołtuniły. Co to jest? Dam, 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 dam. To jest taśmka. Tak? Że jak się na pewno nazywa? Taśma klejąca. Nie. No tak, taśma. A po angielsku? Sellotape. Tak. Taka, że ma taka ozdobna, tak? I dziewczynki sobie będą, jak sobie będą robić, będą sobie właśnie kleić. A teraz znowu ludzi kolej. Już jest ostatnia rzecz. Tak? Taśma! Kolejna! Teraz już zwykła taśma zawsze się przydaje i zawsze w domu brakuje, prawda? No. Tak, że widzicie, dziewczyny mają i chlebaki. To wszystko jest do domu, tak? Mhm. Takie potrzebne rzeczy, bo do szkoły one tego nie potrzebują. Szkoła im zapewnia wszystko to, co muszą mieć. Książek nie noszą, zeszytów nie noszą, noszą tylko picie, lunchbox jak chcą, czyli właśnie chlebak. Też noszcie? Nie, ale właśnie tak, czy na zadanie domowe, czy na książkę codziennie, którą muszę żeby doczytać, to wiecie, cienką, jakąś grubą, nie? No. Tak. Także to będzie z takich artykułów koniec. Tak myślę. Tak. To więcej nie było, czy nie? Nie. Nie. No, a to co otwiera. Okay. Tak. Ja jeszcze za chwilę to zwiniemy. I za chwilę do Was wrócę, ale już z takimi rzeczami. Jakimi? Do szkoły. Do szkoły. Ubraniowymi, ubraniowymi, można powiedzieć, prawda? I butami. No to takie ubraniowe, taka odzież, tak? Odzież. Szkolna. Jak to u nas jest? Także czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Okej, kochani, dziewczyny poszły już do siebie do pokoju z torbą, która tutaj było wszystko, spakowały z powrotem i poszły pokazać tacie wszystko, co dzisiaj zakupiły. Także tak, a ja dzisiaj przychodzę do was dalej jeszcze pokazać wam, jak to wygląda u nas z ciuchami. Jak wiecie, już po samej Zuzi, że chodzi w mundurku, ma swój mundurek. I u nas są sweterki, kardigany, bluzy muszą być niebieskie, nie musi być z logo szkoły, może być po prostu kupione w zwykłym sklepie. Takie mundurki dostaniemy w każdym sklepie, czy to w Tesco, w Sainsbury, na Aździe, w każdym takim sklepie dostaniemy różne kolory. U nas właśnie to jest
kolor niebieski, ale szkoły mają także czerwona, czerwono, na zielono, jeszcze jakieś tam były inne chyba kolory, tak mi się wydaje. U nas jest to niebieski i typowo Zuzia ma właśnie kardigany z logo, ale też ma taki sweterek, to jest taka Doroty, bo Zuzia zgubiła, chyba zostawiła w szkole swój sweterek. I takie sweterki właśnie są na okres, zanim przyjdzie jesień, im kupuję. I na takie właśnie wiosnę, żeby w tym grubszym kardiganie po prostu się nie męczyły, bo tu jest za gorąco, a w tym jest akurat. Więc takie coś muszę jeszcze kupić dla Zuzi, bo zgubiła, ale to już muszę zamówić przez stronę internetową, bo typowo w sklepie dzisiaj tego nie było. Tak, i tutaj kupiłam właśnie, zanim jeszcze pojechaliśmy na urlop, było w Aldiku, też były mundurki i zakupiłam takie sukieneczki, widzicie? O, szare. I to jest na 5-6 lat, ale jak patrzę, to Zuzka też się w to zmieści, bo są szerokie i nie jest za długie, żeby nie było za daleko do kolan aż. Tak, ale to jest typowo dla Dorotki. Dla Zuzki kupiłam dzisiaj właśnie taką spódniczkę, też szara, bo ze swoją, tu gdzie jeszcze miała Elzę, już wyrasta i już w pasie jest za wąska, więc trzeba było kupić Zuzi nowe. Także tutaj ma. Dorota ma praktycznie dużo po Zuzi i dużo Zuzia w nie wynosiła właśnie takich eleganckich, bardzo eleganckich szarych sukienek i spódniczek. I tutaj ma kolejną, to już dla Zuzi typowo na 8-9, więc zobaczymy. Na 8-9 z taką tutaj ładną kokardeczką, to jest dla Zuzanki. Hopsa hop. I tu są białe bluzeczki, to jest dla Dorotki i tu pod spodem jest dla Zuzki. Na PI, czyli na WF. Tak, takie właśnie, o. I tutaj mam dla Zuzi takie bardziej eleganckie spodnie. Kant, widzicie ładnie. Takie granatowe mogą też być. O, mam takie kokardki. Także zobaczymy, jak będzie się nosić. Bo typowo też ma zawsze spodnie z takiego materiału luźne. Więc to będzie po prostu raz na jakiś czas, nie na co dzień. Tutaj mamy bluzki. Zuzia miała praktycznie cały czas Queen Emma, właśnie ze swoją logo swojej szkoły. A też kiedyś miała właśnie takie, ale kupiła mi takie same kiedyś, ale nie wiem, gdzieś potem je zapowiedziałam, jak je znalazłam, to się okazało, że jest za duża na nie. Także nic straconego, Dorotka wynosi. Także teraz kupiłam dla Zuzki. Takie właśnie niebieska bluzeczka. Zawsze tutaj są w zestawach po dwie. Tak samo było po dwie bluzki białe. Jak to Dorotka ostatnio mówi: mamo, wiesz, a ja potrzebuję takie buty do szkoły specjalne. No takie normalne, jakie będziesz miała kupić nowe Adidasy. Mówię, no bo już powoli z tych wyrastasz, więc dostaniesz nowe. Ona: nie, ja muszę mieć takie do szkoły, takie szkolne, wiesz? Ja wie, jakie szkolne? I dopiero potem sobie uświadomiłam, że jej chodzi, wiecie, o takie, tak dzieci inne noszą, że ona to widziała, ja no po prostu takie chcę. Zuzia miała jakieś czarne, ale czarne po prostu Adidasy. Bo w takie balerinki różne to się Zuzia ze swoją nóżką nie bardzo, bo ma duże przegubie. Więc nigdy tego nie próbowaliśmy. Potem ja tak, wiecie, podchodzę do tego, że no te buty nie mogą być aż nie wiadomo jakiej dobrej jakości. I zawsze co oryginalne buty dla mnie to oryginalne. Tym bardziej, wiecie, Dorota ma też problemy z tą stopą. No ale mówię, dobra, kupimy, niech się cieszy, zobaczymy jak to faktycznie będzie. I Dorotka chciała zupełnie inne niż mamy teraz. Ale ją namówiłam sprytem trochę. Udało się przekonać. Ja wam pokażę za chwilę tutaj, jakie chciała. A takie ma. Tak,
takie ma. Wyjmiemy. Tak. Tu mamy na 27. Tu ma wielkie stopy. Tak. Ma z takim serduszkiem. Takie fajne. I wiem, że na pewno nie będzie się wywalać z nimi, bo u Dorotki to jest właśnie, trzeba kupić dobre obuwie, żeby ona się nie potykała. Nie w każdym obuwiu potrafi iść biegać, bo leci długa. Także tak, takie ładne. Nam się podobają. Oj, tak, tak, dobrze. I oczywiście Zuzia, jak to już większa dziewczynka, też chciała. I ma takie same. Bo takie balerinkowe właśnie, jak wam pewnie pokazywałam, to Zuzia to już zupełnie do takich nie. W ogóle nie ma opcji. A te właśnie są fajne, bo te, nie powiem, że typowo są ok, no bo nie wiem, czy długo je ponosi, bo weszła akurat, no przegub raczej tutaj jest na styk praktycznie. No ale jak patrzyłam palcem, to jeszcze jej nie będzie cisło, ale myślę, że do wiosny to już nie da rady. No ale chciała, więc ma. Nie chcieliśmy jej zrobić przykrości. Ona się bardzo ucieszyła. Nieważne, jak długo pochodzi, ważne, że dziecko jest szczęśliwe. Także tak, buty są, ciuchy są praktycznie. Zostało mi jeszcze kupienie jakichś spodenek dla Doroty na WF właśnie. Bo Zuzia to jeździ w normalnych spodniach, nie ma przymiennych na spodenki, no bo wiadomo, Zuzia nawet potrafi zimą, bo nawet tutaj zimą potrafią wyjść na boisko. I nie wyobrażam sobie trochę Dorotki, powiem wam szczerze, no nie wyobrażam sobie jej, bo Zuzia sama jak jedzie, to przebierają jej bluzkę na białą, owszem, zakładają jej kardigan, tak, taki właśnie niebieski kardigan i na to jeszcze zakładają jej polar szkolny, też właśnie ma z nazwą szkoły, kupioną właśnie na stronie takiej specjalnej, gdzie wybierasz szkołę i wtedy przychodzi, oni szyją i przychodzi do ciebie właśnie te rzeczy. I ona jeszcze właśnie szalik, wiecie, czapka, a dzieci inne nie. Wiadomo, ona się nie rusza na tyle co inne dzieci, ale ja naprawdę nie widzę w tym wszystkim Dorotki. Nie widzę. Ja się już boję o choroby, bo wiecie, potrafi padać deszcz, a oni czasem mają PI na dworzu, więc nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobra, ale nie będę się tym zamartwiać. Mamy wakacje! Kochani, jeżeli wam się podobało, polajkujcie i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!